Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Czy to do Krosna, to tutaj? To tutaj miało być? Tak. Cisza była ostatnio na naszym rysiowym kanale. Czas to zmienić. Dziś głównym bohaterem będzie Mikołaj. Mikołaj, powiedz, gdzie jedziemy i co będziemy robili? Jedziemy do Krosna. Będziemy biegać, nie? No bo o to chodzi. Co można innego robić, nie? Jak nie biegać. Jaki dziś bieg? Dzisiaj... Taki jak jest dzień, 3 maja, bieg Konstytucji 3 maja. Więc dzisiaj trochę patriotycznie, trochę sportowo, łączymy przyjemne z pożytecznym. Ekstra. Jaki dystans? 7 km, klasycznie w Krośnie. I jaki plan? Bo 7 km, to ile planujesz to pokonać, ten dystans? Jak najszybciej. Jak najszybciej. Jak najszybciej, tak. Tej trasy nie biegłem dawno, bo 2 lata temu chyba, ostatni raz. A 7 km na biegu niepodległości była troszkę inna trasa, więc nie mam jakichś założeń czasowych, ale gdzieś tam, wiadomo, trzeba troszkę przyspieszyć. Jest to asfalt, więc bieg szybki, uliczny, 7 km, nie jest to długi dystans. Zobaczymy, przyciśniemy, co wyjdzie, to będziemy widzieć na mecie. Dzisiaj strój startowy, proszę, czarna koszulka, czarne spodenki, żeby nie wyróżniać się z tłumu, ale za to musi być coś oryginalnego, dlatego buty niebieskie z zielonym i skarpetki zielone, żeby jednak jakoś mnie ktoś zauważył na tym biegu. Może przynajmniej po skarpetkach się rozpoznam. Taki jest plan. Jeden start! Szanowni Państwo, wszystkim życzę bezpiecznego pokonania trasy biegu. Mikołaj już na trasie, dzielnie walczy o dobry wynik. Wystartował z rynku i biegnie do mety, która jest na stadionie. Ja też właśnie zmieniam lokalizację. Idę sfilmować jego finish. Mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej niż z filmowaniem startu. Nie uwierzycie, co się stało. Zabrałem drona, ustawiłem piękny kadr na zawodników na starcie i nie włączyłem nagrywania. To jest po prostu mistrzostwo. Brawo, Grzegorz. Mam nadzieję, że chociaż ten finish, tą metę uda mi się dobrze sfilmować. Kolejny zawodnik z numerem 10, Mikołaj Bielko. Witamy na mecie. I tutaj walka na ostatnich metrach, drodzy Państwo, zawodnik z numerem 198, Michał Zych i 234, Szymon Markowicz, Piotr Mazan i Marcin Serwoński. Witamy Panów na mecie. Biegiem szukać Rysiów. Chyba tam gdzieś biegnie nasza koleżanka Dorota z Rysiów. Ale proszę Państwa, obuwie dzisiejsze jest przednie. Leciły w skarpetkach. Leciły, o, widzę Dorotkę. Muszę trochę podgonić. Podgonić. Dawaj, Dorotka! Dawaj, o, proszę, tutaj jest Dorota. Lecimy, końcóweczka, finisz biegu. Ciężki finisz, bo słonko grzeje. Jak się biegło? Dobrze? Super. Czy ciężko? Powolutku do przodu. Teraz już ostatnie metry lecimy.
Najważniejsze, żeby się dobrze bawić. Wielki powrót Doroty na szlaki biegowe, tak? Tak, dzisiaj. Pierwszy start po przerwie. Po długiej przerwie, chwilce przerwy. Dokładnie. Więc dzisiaj nowy debiut. Nowy debiut. Nowy rekord trasy. Tak? Jest życiówka? Co, nie! A, ale jeszcze będzie, jeszcze będzie. Będzie. Jeszcze nadrobimy. Oczywiście. Tutaj ostatnie metry. Lecimy po bieżni. Biegną jeszcze zawodnicy z następnych miejsc. I my też kończymy powoli. Ostatkiem sił. Ledwo Dorota dyszy. Tak. A daje z siebie wszystko. 100%. Walczę o każdą sekundę. Końcóweczka. Jeszcze przyspieszenie tutaj weszło. Dorota jeszcze szybciej grzeje. Jeszcze przyspiesza. Końcóweczka. Jest. Finisz, meta. Jana Musiała, Marię. Medal. Gdzie medal? Jana Musiała. Mogę jeszcze jedną? Dzięki. Koniec. Styczniśmy, dobiegliśmy do mety. Mamy to. Dwa słowa po starcie, na mecie. Bardzo ciężko, ale satysfakcja pełna. Dziękuję. Klub biegacza Athletic Zręczyn. Pierwszy na tapetę w wywiadach po starcie. Siemanko, Marcin, Marcin prezes. Dwa słowa o starcie dzisiejszym. Bardzo fajne. Pogoda się udała. Nie jest ani za gorąco, ani za zimno. Myślę, że tak optymalnie można było dzisiaj poświętować właśnie 3 maja na biegowo, na sportowo. Super. Jak się biegło? Jak odczucia? Założenia spełnione? Tak, ja dzisiaj biegłem jako support tutaj dla Gabrysia, lat 14, pierwszy start w ogóle na takim dystansie, w ogóle na imprezie biegowej. Gabryś debiut, tego, tak? Debiut. Super, gratulacje. Myślę, że zakładaliśmy 6-0, zrobione jest 5-14, także ja gratuluję. Klasa. Młody debiut, także. Tutaj klasa, 5-14, super. Znakomity bieg, moim zdaniem pogoda jest piękna. Piękna? No, ja się rozpuszczam, a wszyscy mówią, że pięknie. No, cały czas wiaterek, jak ktoś mówi, że gorąco, to... Dobra, słuchajcie, gadu, ale dzień nam ucieka, trzeba jeszcze poświętować. Także pozdrawiamy Beskidzki Rysie. Dziękujemy klubowi Athletic Zręczyn. Dzięki, Piotka, widzimy się. Aha, 16 czerwca, 7 bieg pamięci żołnierzy AKOP-11 Zręczyn, Przylaski. Do tego biegi dziecięce, leśne harce na Przylaskach. Zaznaczam, biegi dziecięce są bezpłatne. Limit startujących dzieciaczków to jest po 20 osób na dystans. Także serdecznie zapraszamy. 16 czerwca, bieg główny, 10 km. Dystanse dla dzieci od 60 do 300 metrów. Także zapraszamy serdecznie. Super, dzięki. Dzięki wielkie. Dzięki, cześć, brawo jeszcze raz. Cześć. Gratulacje. Również. Dwa słowa do kamery, jak się biegło? Bardzo dobrze, słuchaj. Pozytywne emocje, pozytywni ludzie, dużo znajomych. Warto wziąć udział. Zapraszam. Pogoda nie rozwaliła biegu? Bardzo ciepło dzisiaj. Bardzo ciepło, ale mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Nie przeszkadza ci temperatura. Grzało, ale ty, jest też grzałeś. Ty też grzałeś swoje, nie? Dokładnie tak, czyli robiłem nie swoje. Nie roztopiłeś się na trasie, nie przyczyniła ci temperatura. Asfalt był sprzyjający, tak? Sprzyjający. Wolę to niż mróz. Super. Jakie następne biegi? Możliwe, że będzie to 10 biegów Bieg Kwiata w Bielsku Białej. Bieg Kwiata w Bielsku Białej? Dokładnie tak. Poproszę, kiedy? 19 maja. 19 maja dystans? 10 km. Super. Gratulacje. Tobie również. Wracamy z Krosna, wracamy z tarczą, nie na tarczy. Pobiegu. Ten gość to jest po prostu przyszłość jasielskiej lekkiej atletyki. Skubany pierwsze miejsce dzisiaj zdobył. W kategorii wiekowej. Ale 9 w Open. I to się liczy. Także udany wyjazd, udany bieg. Ja mam takie dwie refleksje po dzisiejszym dniu. Przede wszystkim pamiętać o tym, żeby nie zostawić kluczyków w bagażniku, ich tam nie zamknąć, bo potem trzeba czekać na ratunek, który przyjedzie z Jasła i przywiezie zapasowy klucz. O ile przyjedzie. No i dobrze, że to było niedaleko, że to tylko Krosno, że udało się i wracamy w miarę wcześnie. Mamy czym wrócić. A druga refleksja jest taka, że jak chcesz nagrać
ładne ujęcia z drona, startu, fajnego biegu, to pamiętaj o tym, żeby włączyć nagrywanie. Samo ustawienie kadru nie wystarczy. Trzeba jeszcze ten czerwony guzik nacisnąć i włączyć to nagrywanie, bo inaczej nie będzie. No, chciałem, nie wyszło, ale tak to jest, jak próbujesz kręcić jednocześnie dronem, jednocześnie kamerą i chcesz, żeby wszystko fajnie wyszło. Nie zawsze wyjdzie, ale mam nadzieję, że i tak będzie się to, co finalnie będzie można zobaczyć, będzie się podobało, a komu się będzie podobało, to będzie nam bardzo miło, jeżeli, jak to się mówi, tak profesjonalnie, ktoś zostawi subskrypcję, łapkę w górę, żebyśmy dostępni. Tak, udostępni i wtedy będzie nam niezmiernie miło i będziemy mieli więcej energii, żeby biegać dalej i robić takie materiały. Czy Mikołaj, chcesz jeszcze dodać do tego, co powiedziałem? No nic dodać, nic ująć. No pięknie to, Grzegorzu, podsumowałeś. Dobry wyjazd, w miarę dobry bieg, co prawda ciężki, bo jak widać temperatura nie pomagała biegaczom na trasie, a nadawała trochę w kość. No ale co, udało się coś fajnego nabiegać, nie jest źle, 9. miejsce, super. Cel zrealizowany, mówiłem na początku, żeby złapać się w 10. 9. miejsce, więc no, nawet z zapasem można by powiedzieć, nie? Parę sekund przed 10. zawodnikiem, więc co, super, nic tylko biegać dalej, wracamy i... Jakie plany na przyszłość, kiedy następny bieg? Pojutrze biegniemy Wings for Life, więc biegamy dla tych, co nie mogą, wspieramy charytatywnie, lokalnie. I co? Zobaczymy, ile nabiegamy, kiedy nas Małysz dogoni. Ode mnie to tyle chyba. No to dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!